Jest coraz więcej kampanii społecznych, kampanii, które mówią o bardzo ważnych zagadnieniach z punktu widzenia czysto społecznego. My dzisiaj w ciągu dnia, przed galą rozdania nagród, mieliśmy konferencję, podczas której pokazywaliśmy case'y. Bardzo dużo case'ów, które właśnie dzisiaj wieczorem były nagradzane, albo przynajmniej wyróżniane. I tam były case'y, które mówiły o bardzo ważnych sprawach, które pokazywały fantastyczne wyniki biznesowe również, z punktu widzenia biznesowego, również takie case'y społeczne. A budżety, które za tym stały, naprawdę były bardzo niewielkie. Budżety, które z punktu widzenia tradycyjnych mediów po prostu są wręcz śmieszne, tak mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych na zrobienie bardzo dużych kampanii, naprawdę bardzo skutecznych. Digital to umożliwia, ponieważ my możemy na bieżąco, praktycznie w czasie rzeczywistym, obserwować efekty tego, co robimy. Jeżeli widzimy, że coś nie działa, możemy natychmiast zmieniać to, możemy wykorzystywać inne narzędzia i natychmiast to korygować. Dzięki temu ta efektywność wydania budżetów jest nieporównywalnie, czy może być nieporównywalnie lepsza niż w przypadku mediów tradycyjnych. Ta interaktywność digitalu jest tak atrakcyjna i dlatego też coraz więcej reklamodawców, marketerów, coraz większe budżety właśnie tutaj przeznacza, bo rzeczywiście digital jest w tej chwili jedynym medium, które umożliwia nam precyzyjne stwierdzenie, które 50% naszego budżetu jest dobrze wydane, a które nie. Mix Awards, jedyny konkurs digitalowy, konkurs dla branży digitalowej, dla branży reklamowej, która coraz bardziej się cyfryzuje. Mieliśmy w tym roku 12 edycję, a już za rok 13 edycja. Praktycznie zaczynamy nad tą edycją pracować już teraz. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału, ale też tych, którzy wzięli, którym się powiodło, którzy zdobyli cenne nagrody, również tym, którzy nie zdobyli. Za rok może być zupełnie inaczej.